jest A kilka kiedy filmów Wardęga wydaje. wyszedł z filmem? Z aferą budowlaną. Kiedy wyszedł z filmem z aferą budowlaną? To było przed walką z kim? Z Roślikiem, no. Z Roślikiem. Tak. Czyli to było już po walce z Wiewiórem. Tak. I to chyba był ten moment, w którym najmocniej... Stary, to mnie rozpierdoliło. Byłem rozjebany, że tak powiem. I to mógł naprawdę. Mega rozjebany. Chyba naprawdę nie pamiętam, kiedy... Ale nie zasłużyłeś na to. Poniekąd troszkę... I tak, i nie. Okay. Sam sobie, że tak powiem, sam sobie na to zapracowałem, że zostałem, że tak powiem, rozjebany, bo próbowałem ukryć coś, czego tak naprawdę nie musiałem ukryć, bo to nie było, wiesz, nic złego, ale ja mimo wszystko chciałem ukryć, zaraz wrócimy do tego, dlaczego, co i jak, ale naprawdę byłem wtedy mega, mega mocno rozjebany i od środka mnie to w chuj zniszczyło. A dlaczego chciałem to ukryć? Kurwa, stary, no nie zrobiłem nic złego, byłem młody, kurczę, i tak dalej. Po prostu byliśmy grupką znajomych, sobie coś tam poruchaliśmy, mogłem wystarczyć, bo i tak poruchałem sobie i tyle, ale wiesz, jak to jest, kurczę, masz te rodzeństwo cioteczne i tak dalej. I ogólnie rodzina, nie chciałem, żeby gdzieś w internecie było słuchać, ty, ten Adrian, wiesz, ruchał tam z kolegami jakąś laskę. Wiesz, no wtedy nie wiedziałem, jak ja będzie miała moja rodzina, moi bliscy, znajomi, wszyscy podejście do tego. Pamiętam, z Kasperem rozmawiałem, on mówi, stary, powiedz to, wiesz, nie będzie nic. Mówię, nie, stary, nie powiem, Wardęga nie dostanie tego filmu. Nie będzie miał tego filmu. No bo wtedy ludzie najbardziej chyba jakby zawiedli się, że ty okłamałeś. No tak, okłamałem, tylko wiesz, chciałem powiedzieć, dlaczego szukałem, bo po prostu, wiesz, chciałem sobie znaleźć normalną kobietę i w końcu jakoś to życie, wiesz, puścić w normalne tory, nie tylko, wiesz, co chwila spotykać nowe laski i tak dalej, a wiem o tym, że normalna dziewczyna, no nie będzie chciała być takim gościem, który, kurwa, mówię w internecie, że rucha sobie jakieś dupy z kolegami gdzieś tam, kurwa, na budowie. No naprawdę, tylko i wyłącznie tego się bałem. I nie chciałem, żeby to wyszło. I walczyłem do końca, szczególnie było... dlaczego tak to też wyglądało? Przy tej całej akcji, wiesz, ja byłem nagrywany przez Filipa bez mojej zgody i tak dalej. On, to było, przypominam, to był 2015 albo 16 rok. Tak, 16 rok, to było naprawdę bardzo dawno temu. I on przy tej akcji wysłał to wszystko Marcinowi Dubielowi, te filmy. Był to jeden. I Marcin pokazywał to wszystkim osobom. Widział to właśnie Malczyński, widział to Nitro, w kuj osób to widziało. To wszystkim pokazywał, ale on wtedy nie wiedział, że tam jestem ja. Okay. Rozumiesz? I on to wszystkim pokazał, komu się tylko dał. I gdy, wiesz, eskalowało to, że zaczęli ludzie o tym trąbić, no to ja dzwonię, gadałem z Filipem, mówię, stary, kurwa, wiesz, wjebałeś mnie na taką mukę, ja nie chcę, żeby to, stary, wyciekło, nie? Ja nie chcę, żeby, wiesz, ja, wiesz, nawet szczerze, ja byłem tak rozjebany, że ja powiedziałem nawet, pamiętam, cytuję, stary, ja sobie odbiorę życie, jak to wycieknie do internetu, nie? Powiedziałem tak Filipowi. Stary, naprawdę, bałem się, chuj tego się bałem. Nie wiedziałem, co zrobić. Ja teraz się z tego śmieję, ale wiesz, wtedy to było dla mnie, to był dla mnie tragiczny okres, wiesz, walka tutaj z tym, z Amadeuszem, tutaj ja się z nim napierdalam na konferencjach, tutaj jeszcze za plecami taka rzecz, no byłem rozpierdolony totalnie, wiesz, bez Xanaxu to nie mogłem totalnie zasnąć. Łykałem to codziennie, aż zacząłem mi, wiesz, jakieś miałem zwidy w bani, totalnie, naprawdę, miałem, kurwa, odkleję totalną na bani. No i co? I powiedziałem Filipowi, stary, za to, że ty mnie w to wjebałeś, bierzesz teraz na klatę. Mówisz, że to ty jechałeś. Mówi, no dobra, stary, to powiedz tak, wiesz. Ja jak coś będę, wiesz, nic nie będę z nikim rozmawiał, ale mówię, stary, musisz to wziąć na siebie na klatę. Mówi, no dobra, bo on mnie w to tak naprawdę wpierdolił, nie? I wiesz, no i tak się złożyło, że ja zacząłem mówić właśnie, tam byliśmy na tej, mój kolega, zobacz, bo ja tak naprawdę mówiłem wszystko, całą prawdę, tylko zamiast powiedzieć ja z Filipem, mówiłem, mój kolega Filip wziął sobie tam jakąś laskę, sobie ją ciupnął i coś tam nagrali i tyle. To ja zamiast powiedzieć ja z Filipem, to powiedziałem mój kolega Filip, no bo tak ja ci powiedziałem. No konkretnie nie powiedziałeś. Nie powiedziałem konkretnie, nie? Kurwa, tak poruchałem i tyle. Wiesz, teraz jak na przykład ktoś mi podejdzie, to jak to było? Mówię, no tak poruchałem, no i tyle. Ale wtedy miałem totalnie rozjebaną banię, wiesz, nie wiedziałem, co myśleć i jak sobie to ułożyć. Nie wiem, stary, co sobie myślałem. Miałem nadzieję, że po prostu, że to wszystko zostanie stłamszone, że nie będzie mi siedzieć jakiegoś oprawka, jakiegoś ruchacza, nie wiadomo kogo. Nie chciałbym mieć takiej dopiski. Wiesz, mam już 26 lat, stary, blisko już do 30. Nie chcę mieć, wiesz, mnie to, powiem ci tak, jarało mnie to, gdy miałem, nie wiem, 20 lat, to jarało mnie opinia, nie wiadomo, ty burżuaza, kurde, tu dupy, prawo, lewo. Teraz nie chciałbym mieć takiej dopiski. Chciałbym, żeby moje życie, wiesz, prywatne było trzymane tam, gdzie jest miejsce, czyli w prywatnym miejscu, w ryzach, tak. Szczególnie, że stary, no, nie oszukujmy się, dlaczego ja mam wszystkim też mówić, co o moim łóżku? Dlaczego ja mam wszystkim tłumaczyć, co ja miałem w łóżku? Gdybym zrobił tam coś złego, kogokolwiek skrzywdził, cokolwiek,
to okej, okay, wtedy wydaje mi się, że musiałbym się z tego rozliczyć. Ale nie zrobię nic złego, ja z tą dziewczyną nawet mam kontakt, stary, rozmawialiśmy z nią parę razy. Ona, stary, jeszcze bardziej to przeżywa niż ja, bała się, że ten film wycieknie, że bo wiesz, też firma i tak dalej, jakieś tam sobie układa życie i nie chciała, żeby jakieś błędy młodości nasze by wyciekły, wiesz, z głupoty, nie? No i tak to wszystko wyglądało. Wydaje mi się, że o wiele mniejszym echem by się to rozeszło i o wiele lepiej bym wyszedł na tym, gdybym stanął, powiedział, poruchałem i tyle. Wprost, no. Wprost. I wydaje mi się, że totalnie bym na tym lepiej wyszedł. To samo z Rzepconem, pamiętam, rozmawiałem. I